No to zróbmy kawałek spaceru po Bydgoszczy. Kawałek spaceru we dwóch. Ale samemu akurat. Ale samemu. Dokąd? Nie wiem, zobaczymy. Przed chwilą byłem na zewnątrz. Wiatr zrywa kapelusze z głów. Zobaczymy, że im... Ojej, faktycznie zrywa. Zrywa. Jaka ładna pani. Proszę bardzo. Ładna pani oferuje, ale co pani oferuje? Co pani oferuje? Spójrzmy, co pani oferuje. A, kredyty. Kredyty. Pani oferuje kredyty. Kredyty. Dziękuję. Idziemy dalej. Ja pijcie, kradę słychać w sumie. O, piękne kamienice są. O, i gwiazda, jakaś gwiazda. Nie, to jest, nie, to lampa chyba jest. Chociaż wolałbym, żeby to była gwiazda, nie? Na przykład jako kolczyk. Gwiazda jako kolczyk po prostu. O, kolczyk. Kolczyk. Ja się zgubiłem. A, następny kolczyk. Dobra, okej, idziemy. Gdzie my idziemy? Idziemy ulicą Gdańską, która jest przepiękną ulicą. Same gwiazdy tam są. Nie zgasili od nich. Wszystkie gazowe albo te, no, energetycznie chłonne, nie? Ale mamy jeszcze tam ten. Zasoby. Gdańska ulica jest. O, proszę bardzo. A tu, proszę bardzo, budynek radia. No, parę razy tu byłem. Tutaj kiedyś gestapowcy tam zabijali naszych rodaków. Jest pamiątkowa tablica. Dobra. Przechodzę grzecznie przez pasy. Uważając, czy nic nie jedzie oczywiście, nie? Wiadomo. Jak zwykle. W czerwonym pasie, wiadomo. Wiadomo, dedroskana. Faktycznie wieje. Oj, zawiewa. Jeden jak zawiewa. Ale, już niedaleko. O, tutaj mamy ten. Tutaj mamy te wszystkie historie. Ile co jest warte? Jak ktoś ma parę dolarów, to przynajmniej będzie wiedział, ile to ma, nie? Dobra. Pukamy albo dzwonimy. To jest taki sklep pod tytułem dzwonimy albo pukamy. O, bo chcemy coś kupić. Dobra. Ten, o, czekaj, pani idzie, idzie pani miła. Idzie pani miła. Pani miła, bo ja robię telezyk teraz. Może pani mi podać dwa. Jak to się nazywało? Johannesy. Pani właśnie idzie i za chwilę wróci. Z dwiema
z dwoma butelkami Johannesa. Tak, z dwoma butelkami Johannesa. Ale no jest dobrze, jest dobrze. Jest zamknięte, jest tylko okienko. I jeżdżą samochody. Patrzcie, jeżdżą. Jeżdżą. Bydgoszcz jest bardzo tego energetyczna. Raz na pół godziny przejedzie samochód, nie? Ale chyba do Gdańska. Jak to długo będzie trwało, to nie wiem. No zobaczymy. W każdym razie oj, chyba dojdę do domu i pokażę wam. Okej, okay, kochanie, już daję, ale kartą. Następny samochód przejeżdża. Proszę bardzo, zobaczcie, jak energetyczna jest Bydgoszcz. Następny, o, następny, znowu jedzie samochód. A robię taki teledysk po prostu, jak to wszystko działa. Dzięki. Dziękuję. Dzięki, na razie. No to idę. Co ja mam? Czy to można tak robić? No dobra, trudno jest. No, to proszę, człowiek idzie też jeden. O, idzie człowiek. O, jeden człowiek idzie. Ale gdzie? Nie wiem, gdzieś tam idzie. Chyba do sklepu. No dobra. No dobra, dobra. Patrzmy sobie. To jest ładne. To jest ładne. A, jest ładne. Likwidacja. Jeszcze niedawno było, dziękujemy, że pomogliście nam nie zlikwidować tego, ale może nie pomogło. Jak sobie idziemy, proszę bardzo. O, tu jest. Tu jest, tu jest. O, tu jest perspektywa. To jest perspektywa, właśnie tak, Bydgoszcz. Ładna, ładna. No. Bardzo ładnie to wygląda, tylko ludzi nie ma, nie? Kompletnie nie ma ludzi tutaj w tym mieście, nie? A jest piątek, godzina tam, nie wiem, po pierwszej. A gdzie ludzie? Gdzie ludzie są? Gdzie ludzie? Gdzie są ci ludzie, nie? Wszyscy są w maseczkach, w domach, przed telewizorami, po prostu. Boją się na przykład wszystkiego. Pod tym telewizor też emituje eter. Mikro coś tam. O, jakiś człowiek. Dobra, okej. A my sobie idziemy pod wiatr. My sobie idziemy pod wiatr. Kiedy odpoczniemy? Za chwilę odpoczniemy. Ojej. Poważnie wieje. Normalnie tor. Normalnie tortilla w ogóle lata w powietrzu. Dobra. Ojej, dobra. Drzwi otwarte. Łokciem sobie robimy światło. Dobra, zasuwamy do domu, nie? Normalnie, nie tą klatką. Nie tą klatką, tylko tą. Tą klatką sobie zasuwamy do domu. Ojej, tak. Ciemno, 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 ciemno. Ciemno, bo się idzie po pamięci normalnie. Na pamięć się idzie. O, patrzy się na drugą klatkę. Jest tam taka druga. Dobra. Idziemy po pamięci, idziemy. Jak to jest po prostu. Człowiek automat, nie? Człowiek automat po prostu. Nie ma światła, a po prostu zasuwa, nie? Tak to jest. O. Oj, ty. Ile tu jest tego skomplikowanego czegoś, nie? No. No i człowiek wchodzi. A. Ciemno jest. Puch. I człowiek zapala światło.
tutaj sobie. O, no, oj. No i człowiek jest u siebie nagle. Spokojnie, spokojnie sobie siada przy piecu i mówi: ojej, nareszcie jestem.